Marcin Fiołek, Telewizja w Polsce.pl i nasz cykl gorących, kampanijnych pytań naszej stacji. W kalendarzach wyborczych, w sztabach jednej, drugiej, trzeciej partii komitetu widnieje pewnie dzisiaj cyferka 25, bo tyle dni pozostało nam do ciszy wyborczej, później ta błogosławiona doba bez tematów politycznych, no i dzień głosowania. Jaki jest stan gry na te 25 dni przed wyborami, przed ciszą wyborczą? Kto trafi do parlamentu, jak będzie wyglądał polski parlament po 13 października, a może do parlamentu trafią zadymiarze, a może będziemy mieli jeszcze więcej tej atmosfery gorącej, napiętej, jaką znamy z ostatnich miesięcy. O tym wszystkim z naszymi gośćmi. Dariusz Sztanderski, Wiosna, Lewica, Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor habilitowany Lech Jaworski, kandydat do Senatu Porozumienie, Zjednoczona Prawica, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Sprawdźmy zatem ten stan gry, jeśli chodzi o słupki poparcia w połowie września, na niespełna miesiąc przed wyborami. To Marcin Palada, sejmowa średnia sondażowa po trzech pomiarach września. Zdecydowani wyborcy, 48% Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 27,5%, Lewica 13,5%, Nowe PSL, czyli ten sojusz PSL i Kukiz 15,6%, Konfederacja pod progiem 3,5%, inne komitety śladowe poparcie. Czy jest pozamiatane, panowie? Bo czytałem też wywiad Grzegorza Schetyny, który mówił, że tak naprawdę kampania nam się zaczyna. Zanim odpowiem na pytanie, to może najpierw pytanie natury ogólnej. No dla pana Schetyny się dopiero zaczyna, bo czekał na to, żeby ułożyć sobie taką sytuację, która pozwoli mu według niego przetrwać przegrane wybory i zachować kierownictwo w partii. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jak z perspektywy Lewicy wygląda ta kampania ostatnich 25 dni? Może rzeczywiście teraz tak naprawdę się rozpoczyna cały bój, cała zabawa? Kampania wcale się nie zaczyna, kampania już trwa, jesteśmy w połowie. Kandydaci i kandydatki Lewicy w całym kraju mają już tysiące przechodzonych kilometrów na dożynkach, bazarach, targowiskach, na ulicach miast i mniejszych miejscowości. Ja również już dwa razy zdążyłem objeździć swój okręg wyborczy, gdzie no, zauważam polityków też Prawa i Sprawiedliwości. Nie zauważyłem dotychczas polityków Koalicji Obywatelskiej, ale też ta średnia sondażowa, która pokazała 13,5% i wzrost o 1,5% dla Lewicy, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość, jednocześnie motywacja do dalszej pracy, bo pokazuje, że praca, którą wykonujemy, przynosi efekty. No właśnie, jak będą wyglądały te efekty, jeśli chodzi o skład personalny parlamentu po 13 października. Najpierw krótki materiał Macieja Zemły, naszego reportera, o jednym z kandydatów do Senatu właśnie. Nowy program, nowe hasło i wreszcie nowa liderka Małgorzata Kidawa-Błońska. Koalicja Obywatelska robi wiele, by w kampanii wyborczej przebić się z pozytywnym przekazem. To jest kandydatka zgody, porozumienia, spokoju, koncyliacji, a przede wszystkim umiejętności rozmawiania, a nie dzielenia. W tej strategii nie ma jednak miejsca dla tych, którzy przez kilka lat wspierali opozycję na demonstracjach przed Sejmem i Sądem Najwyższym. Mowa o feministkach ze strajku kobiet i zadymiarzach z Obywateli RP. To oczywiście, że to będzie frustrujące, kiedy osoby, które nie kiwnęły palcem tak naprawdę przy naszych protestach, będą udawały, że je wymyśliły, zorganizowały i na przykład dostaną się z tego powodu do Sejmu. Opozycja uliczna nie składa jednak broni. Ich reprezentacją w nowym parlamencie ma być lider Obywateli RP Paweł Kasprzak, który startuje do Senatu z Warszawy. W stolicy zmierzy się nie tylko z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale także z Kazimierzem Ujazdowskim, startującym z list Koalicji Obywatelskiej. Zgodziłem się przyjąć propozycję kandydowania, dlatego że kandydatura pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego budzi w Warszawie, ale też i wśród Polaków za granicą, szereg bardzo zasadniczych wątpliwości. Czym będzie zajmować się Paweł Kasprzak w przypadku zdobycia mandatu? Jak sam mówi, będzie to przede wszystkim walka o praworządność i rządy prawa w Polsce. To jest stawką w tych wyborach. Podstawowe wartości demokracji, szacunek dla ludzkiej godności. W jakiej formie? To na razie jest zagadką. Lider Obywateli RP nie wyklucza jednak, że do Izby Refleksji, jak często nazywany jest Senat, wniesie element awanturniczy, z którego słynął na ulicznych demonstracjach. Powiedzmy, że wygrywam jakimś cudem. I powiedzmy, że idę na ślubowanie w Senacie. Nie wejdę bez tych ponad 100 osób, którym bezprawnie zakazano wstępu na teren Sejmu. Nie wejdę. Wiozę ich w bagażniku, nie wiem, przeprowadzę ich, to przerzucę ich przez te płoty. Więc jeśli chodzi panu o tego typu ekscesy, no to tak, to pewnie coś takiego trzeba będzie kombinować. Nie wiadomo, na kogo zagłosują wyborcy nieprzychylni Prawu i Sprawiedliwości w Warszawie. Bój o Senat zapowiada się arcyciekawie i będziemy się temu na pewno przyglądać. Dla wPolsce.pl Maciej Zemła.
Panowie w studiu, widzowie przed telewizorami, jak będzie wyglądał ten parlament po 13 października, panie doktorze? No, w moim przekonaniu będzie wyglądał tak, jak zapowiadają sondaże, to znaczy ze zdecydowaną przewagą przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Dość silnym klubem opozycyjnym będzie PoKo. No i znajdzie się tam niewątpliwie Lewica, zresztą to i dobrze, bo Lewica jest w Polsce potrzebna i przynajmniej wiadomo, o co im chodzi. Można nie podzielać ich poglądów, ale przynajmniej wiadomo, o co im chodzi, bo na przykład o co chodzi Platformie Obywatelskiej, to ja nie do końca wiem i myślę, że większość wyborców nie do końca wie, o co chodzi panu Grzegorzowi. A jeśli chodzi o te emocje, które w tej kadencji parlamentu widzieliśmy, to będzie równie gorący Sejm i Senat? Co moim zdaniem nie do końca, dlatego, bo to jeszcze najpierw ci ludzie muszą wejść do tego parlamentu, a to nie będzie takie proste, a jeżeli, jak to powiedział przed chwilą kandydat do Senatu, jakimś cudem wejdzie do tego Senatu i będzie chciał zaprezentować takie wejście do tego Senatu, no to nie złoży ślubowania, no bo raczej to się nie uda i nie będzie pełnił mandatu. A kogo Lewica popiera w Warszawie, jeśli chodzi o Senat, wybory do Senatu? Znaczy, nawet jeżeli chodzi o skład, to chyba wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby następna kadencja Sejmu była kadencją większej współpracy, żeby również był kontakt pomiędzy posłami, posłankami opozycji i koalicji rządzącej, niezależnie kto po której stronie będzie, bo pamiętamy takie kadencje Sejmu, gdzie to było możliwe, gdzie wspólne projekty były możliwe i współpraca. Natomiast ja, panie redaktorze, jestem w na tyle komfortowej sytuacji, że nie będę głosował w Warszawie, tylko będę głosował u siebie w domu. I jeszcze tutaj zawieszone. Nie mam. Jeszcze tutaj też przyznam szczerze, nie podjąłem jeszcze decyzji, nie rozjeżdżałem się po kandydatach do Senatu. Tak bardzo skoncentrowałem się na kampanii. Nie jest do trochę tak, Sejmu. Że dla Lewicy to jest wybór między dżumą a cholerą, że dzisiaj żałujecie tego, że daliście się przekonać do tego paktu senackiego, który no de facto zablokował wam kandydatów w Warszawie? Nie żałujemy. Wyszliśmy z propozycją paktu senackiego i bardzo się cieszymy, że ta propozycja zyskała zrozumienie i jest teraz realizowana. Pakt senacki rodził się w bólach. Te negocjacje były bardzo trudne, ponieważ to były nie tylko negocjacje, rozmowy pomiędzy partiami, ale również pomiędzy strukturami lokalnymi. To nie zawsze było dość, to nie zawsze było łagodne, to nie zawsze było... No partia Razem, SLD, nie mieliście ambicji, żeby w Warszawie wystawić kandydata innego niż zestaw Kasprzak-Ujazdowski w jednym okręgu albo Borys Damięcka-Jaruzelska w drugim okręgu w Warszawie? Ja bardzo się cieszę, że w okręgu numer 75 kandyduje nasza wiceprezeska Wiosny, Gabriela Morawska-Stanecka, i akurat Śląsk, ja personalnie tak, Tychy. I ja osobiście bardzo trzymam za nią kciuki, ponieważ pani mecenas Morawska-Stanecka powinna być w Senacie i ona właśnie, jak mówimy o tym, jaki będzie skład Senatu, to jeżeli wejdzie pani mecenas Morawska-Stanecka, doświadczona na przykład restrukturyzacji kopalń i całego sektora, to będzie bardzo duży plus dla merytorycznego procesu no pracy dobrze, w Senacie. A czy parlamentarzyści Lewicy będą brali udział w takich historiach jak tak zwany pucz z grudnia bodaj 2016 roku w polskim Sejmie, kiedy dochodziło do scen, no, które nie licowały z godnością parlamentu, tu się chyba wszyscy zgodzimy. To mogę panu zagwarantować, że posłanki i posłowie Lewicy w przyszłym Sejmie będą ciężko pracować nad projektami ustaw. Mamy do tego doświadczenie, mamy pomysły, mamy za sobą również grono ekspertów i ekspertów. Sam również mam doświadczenie w pisaniu ustaw właśnie tam na miejscu w Sejmie, więc to mogę zagwarantować, że będziemy ciężko pracować w przyszłej kadencji. A te 25 dni, które nam zostały do ciszy wyborczej, co może być decydujące? Czy może coś jeszcze się tutaj zmienić? Bo rzeczywiście sondaże pokazują, że jest pozamiatane, ale nie takie historie widzieliśmy w polskiej polityce. Do ostatniego gwizdka trwa mecz i trzeba tą piłkę rozgrywać umiejętnie, trzeba wiedzieć, czego się chce, trzeba ciężko pracować, trzeba prezentować pozytywnie założenia programowe, przekonać wyborców, również odwołując się do swojej wiarygodności, do czego się dąży, co chce się osiągnąć, nie budować wszystkiego na nienawiści i niechęci do określonej partii, nie budować wszystkiego na antytezach, bo no, ten pakt senacki, wiadomo, zbudowany jest na tym, że dotyczy niechęci do określonej formacji i dąży do tego, aby nie dopuścić
do znalezienia się tam większości senackiej reprezentującej Prawo i Sprawiedliwość. Poza tym nie ma tutaj żadnej propozycji innej tego paktu, ale to jest zrozumiała taktyka, zrozumiała strategia. Jakoś tam się to udało, bo zapewne dzięki wysiłkom lewicy, bo nie sądzę, aby kierownictwo Platformy Obywatelskiej było w stanie osiągnąć cokolwiek bez silnego tutaj działania innych sił, ale i z tym sobie też poradzimy. Panie Dariuszu, rzeczywiście jest tak, że ten pakt senacki i główne założenie dzisiaj opozycji to odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy? Że ten podział na trzy różne komitety jest trochę taki wynikający z konieczności, a nie z przekonania? Jak weźmiemy do ręki programy wyborcze, nareszcie mamy wszystkie to programy prawda. Wyborcze, to zauważymy poważne różnice tego, jak ma wyglądać Polska po 2019 roku. No i też bardzo się cieszę, że... Pod wieloma względami większe różnice między wami a Platformą niż między PiS-em a Lewicą. Platforma PiS-a chciałbym ten powiedzieć, może coś w tym nie, jest. Natomiast ja bardzo, się cieszę, że właśnie w takich blokach idziemy do tych wyborów, ponieważ te podziały są właśnie programowe, że mamy ofertę konserwatywną w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, mamy ofertę Prawa i Sprawiedliwości, mamy ofertę neoliberalną, taką z lat 90. Platformy Obywatelskiej, no i mamy ofertę lewicową. I jak z tego stworzyć rząd, panie Dariuszu, gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie zyskało 230 mandatów, bo jak rozumiem, to jest jedyny scenariusz, w którym po 13 października rząd Zjednoczonej Prawicy nie konstytuuje się. Ale właśnie dzięki temu, że podziały są programowe, no to wtedy na pytanie, jak stworzyć rząd w takiej sytuacji, no tak jak to się robi w zwykłych demokracjach i tak jak się to robi już od prawie 150 lat, odkąd mamy partie, które są bardziej na prawo, bardziej czyli na lewo i bardziej w centrum. No tak to powinno wyglądać w polityce. To z czego lewica nie zejdzie przy takich negocjacjach? Z jakich postulatów nie zrezygnuje, choćby miała utracić możliwość wpływu na rząd? Znaczy, to o wiele za wcześnie na takie rozmowy, ponieważ najpierw musimy jeszcze wychodzić kolejne tysiące kilometrów, bez żeby jak największa drużyna lewicy mogła wejść do Sejmu i z pewnością to zrobimy. Natomiast no, dla nas priorytetami przede wszystkim są sprawy społeczne, reforma ochrony zdrowia, żłobki, strategia wynagrodzenia minimalnego. To, co Prawo i Sprawiedliwość zaniedbało w ostatnich latach, to musimy, żeby, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi o skoku cywilizacyjnym, to właśnie nie możemy go wykonać przez te obszary, które zostały zaniedbane w ciągu ostatnich 4 lat. Jest dużo zaniedbań, panie doktorze? Właśnie z ciekawością słucham tego, co mówi kolega, zresztą bardzo dobrze mówi, jeżeli chodzi o sposób wypowiadania się. Natomiast po pierwsze, ja nie widzę tych zaniedbań, bo zmiany są ewidentne, efektowne również, przede wszystkim efektywne. W swoim programie wyborczym, czyli programie tak naprawdę przyszłego rządu, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, wszystko na to wskazuje, właśnie jest zbliżenie do człowieka, jest program prospołeczny, są konkretne oferty wyliczone na bazie istniejącego budżetu i realizacji dotychczasowego budżetu, więc no, ja nie widzę tutaj zaniedbań. No, łatwo jest oczywiście mówić o zaniedbaniach, jak się tyle lat nie uczestniczyło. Pan nie stoi w kolejce do lekarza, nie widzi tego, co się dzieje w opiece zdrowotnej. Nie zlikwidujecie tych kolejek do lekarza tak od ręki. Natomiast proszę zauważyć, że w wielu sferach opieki medycznej bardzo wiele się zmieniło. Chociażby jeżeli zamykane są oddziały położnicze, onkologiczną. No, to tutaj kolejki zamykania się to specjalistą był człowiek lewicy Bartosz Arłukowicz swego czasu, teraz luminarz POKO, tak? To tutaj akurat jest jego wizja, to niech pan nie myli tego człowieka nie, panie doktorze, nie, pan nie zrozumiał, oddziały są zamykane, bo lekarzy brakuje. W Obornikach, w mieście, w którym się urodziłem, zamknięto oddział położniczy z prostego powodu. To nie była decyzja polityków, to była po prostu taka sprawa, że zabrakło lekarzy. Nie było lekarza na oddziale, oddział musiał zostać zamknięty. Ponieważ ja nie twierdzę, jest że wszystko jest finansowanie, ale to nie jest tak, że jest wszystko bardzo dobrze. Tylko proszę zauważyć, że zapowiedziano w tej chwili konkretne działania w kierunku modernizacji służby zdrowia, modernizacji szpitali. To są przeznaczone na te cele 2 miliardy złotych. Jeżeli chodzi o opiekę onkologiczną,
publiczną, to już w tej chwili wyraźnie zapowiedziano 840 milionów na modernizację szpitala onkologicznego, także te działania są podejmowane, one są szeregowane. Tutaj zadłużenie szpitali wzrośnie dwukrotnie w tym roku względem zeszłego roku i te pieniądze właśnie, panowie, te 2 miliardy niestety tutaj są dramatycznie niewystarczające. Do sytuacji w służbie zdrowia, do tego, o czym mówią wyborcy w trakcie kampanii. Wrócimy do dyskusji tuż po przerwie, za kilka chwil na pewno będzie bardzo ciekawie, no i gorąco, zostańcie państwo z nami.